serię filmów o hodowlach gołębi pocztowych w Belgii i Holandii zaczynamy od Jakoba Portvliet'a. Jest to czołowy hodowca z Holandii, mieszkający w małej miejscowości Surhausen. Ze względu na problemy ze zdrowiem Jakoba przy hodowli pomaga mu jego żona Antje. To jest Blue Tender. Jest to 2-letni samczyk, który zdobył pierwsze miejsce narodowe parę tygodni temu w naszym rejonie. Oprócz tego był również najszybszym ptakiem ze wszystkich północnych hodowców biorących udział w tym locie, włączając przedstawicieli z Niemiec. W zawodach startowało 16 572 gołębie. Osiągnęliśmy naprawdę wiele. To naprawdę przyjemne, gdy wygrywamy. Zwłaszcza, że to moja żona opiekuje się teraz ptakami. Teraz przenoszę go do gołębnika rozpłodowego, ponieważ nie chcę go stracić. Tak było z moim międzynarodowym zwycięzcą z 2011 roku. Włożyłem go jeszcze raz, 2 tygodnie później na lot i już nigdy go nie zobaczyłem. Nie chciałbym, aby się to znów powtórzyło. Dlatego zostawiam go w domu. To naprawdę dobry ptak i myślę, że jeśli włożylibyśmy go do kosza, to mógłby przynieść nam jeszcze nie jedno zwycięstwo. Ale nie podejmę tego ryzyka. Jakiej linii jest ten ptak? Ojciec pochodzi od Ari Dijkstra, od znanej pary zwanej Leonardo i Tinkelbell. Ojciec tego gołębia nazywa się Cezar, a matką jest jedna z moich najlepszych lotniczek, która zdobyła 16 nagród w lotach od 500 do 750 km. Między innymi zdobyła 7, 17, 17, 82, 89, 97 miejsce w lotach narodowych. Jego siostra to również dobra lotniczka. W tym roku wygrała już 3 loty na długim dystansie. Teraz wyrzucił drugie pióro, ale jeszcze 4 tygodnie temu miał spierzone jedno. Jak widzimy, skrzydło jest pełne i jest to dobry znak do zdobywania czołowych nagród. Kolor mięśni jest wspaniały. Czerwona kropka pokazuje, że ptak jest w dobrej kondycji. To jest roczna samica. W tym roku zdobyła 10 konkursów na 10 wkładań. Ojcem tej samicy jest oryginał od Kupmana, syn Mr. R. Mervyn, a matka jest pełną siostrą Magic Wonder.
Magic Wonder była najlepsza na krótkie dystanse w zachodniej Europie. Więc jak widzicie, w tym roku wszystkie loty ma w konkursie. Myślę, że poleci teraz na ostatni lot. Później w tym roku, bo dopiero w sierpniu, wrześniu, może startować ponownie, ale będzie lotowana z gniazda, więc teraz ostatni raz poleci na wdowce. Stan upierzenia jest bardzo dobry, ma wyrzuconą dopiero jedną lotkę. Prezentuje się naprawdę dobrze. Przybyliśmy, gdy koszowałeś gołębie na lot, więc nie miałeś zbyt wiele czasu na rozmowę. Wróciłeś więc teraz, proszę, powiedz coś o swoim klubie. Okej, mamy mały klub, ale obejmuje dużo okolicznych miast, oddalonych o 4-5 kilometrów, w których są hodowcy gołębi. Our club only has nine members who really race with birds, but Muszę powiedzieć, że jest tutaj bardzo silna konkurencja, ponieważ parę lat temu byliśmy najlepszym klubem z całego regionu. To bardzo ciężko, aby osiągnąć taki wynik. Patrząc na większą okolicę, mamy 10 klubów, do których należy około 150 do 200 hodowców. Startujemy z 3-4 tysiącami ptaków. Z południowego wschodu mamy 17 klubów z około 300 hodowcami, gdzie startujemy z około 8 tysiącami ptaków. W naszym okręgu mamy wielu hodowców, którzy naprawdę dobrze grają swoimi gołębiami. Jest nas około 1600 albo coś koło tego.
Startujemy z około 20-22 tysiącami starych gołębi każdego roku. Było ich więcej w przeszłości, ale liczba członków spadła. Każdego roku jest mniej miłośników, a to źle, ponieważ ten sport nie wiemy, na czym skończy. Wiemy, że masz pierwsze miejsce w klubie. Które miejsce zajmujesz na 300 hodowców z prowincji? Teraz na 300 hodowców jestem drugi na średnim dystansie po 5 lotach oraz na pierwszym miejscu z typowanych na średnim dystansie. Ale mamy jeszcze jeden lot w sobotę, w ten weekend, na który koszowaliśmy gołębie dzisiaj. Jest to ostatni lot zaliczany do tych mistrzostw. Gołębie wyglądają dobrze, ale musimy zaczekać do soboty, jak przylecą. Powiedz nam coś o twoim najważniejszym wyniku dla ciebie z ostatnich lat. Myślę, że jeżeli wrócimy do 2007 roku, w którym wygraliśmy 6 narodowych mistrzostw, każde w różnej kategorii. Jesteśmy z tego naprawdę dumni. Myślę, że nikt jeszcze tego nie dokonał. Więc to był twój najlepszy wynik oraz sezonowy lot w twoim życiu, 2007? Nie, chyba 2008 był nawet lepszy. Rok 2008 zaczął się kiepsko. Około 78 moich ptaków zostało skradzionych. W tym samym roku wygraliśmy złotego gołębia w prestiżowym mistrzostwie gazety The Dove. I to jest najlepsza rzecz, jaka przytrafiła się w naszej karierze. W 2007 mieliśmy najlepsze młode ptaki w całej Holandii. A w 2007 zdobyliśmy mistrzostwo w lotach jednodniowych na długim dystansie w kategorii 8. It was on day long distance flights category 8, the category where all the big. W tej kategorii, gdzie udział biorą mocni hodowcy, jak na przykład Koopman, Peter van der Merwe, Sangers i wielu innych. A my byliśmy pierwsi, to niesamowite. Potem mieliśmy najlepszego gołębia na krótkim dystansie w Holandii, Magic Wonder, która również została najlepszym gołębiem na krótkim dystansie w zachodniej Europie. Następnie mieliśmy Olympic Ellen, która pojechała na olimpiadę do Dortmundu w Niemczech i tam zdobyła trzecie miejsce. To były naprawdę bardzo ważne i dobre osiągnięcia. Oprócz tego od 2008 wygraliśmy 3 razy lot narodowy. Nasz Eddie wygrał pierwsze miejsce z Sun Queen przeciw 13 500 gołębiom. W 2011 mieliśmy Happiness, który miał pierwsze miejsce na ponad 8 tysięcy ptaków. W tym roku ponownie mieliśmy pierwszego gołębia z lotu narodowego z miejscowości Sens. Blue Tender zdobył pierwsze miejsce na 8,5 tysiąca ptaków w północnej części Holandii. Był również najszybszym ptakiem, włączając przedstawicieli z Niemiec, gdzie leciał przeciw 16 572 ptakom. Więc 3 narodowe zwycięstwa. To bardzo dobrze. Jakob, jaki rodzaj karmy dajesz swoim ptakom i jakich produktów używasz?
Zaczynając od karmy, używamy różnych karm. Głównie są to karmy firmy Bayers z Belgii, różne rodzaje. To jest karma dla wdowców na koniec tygodnia. Dajemy mieszankę Gabi van den Abele na początek tygodnia. Na długie dystanse używamy również trochę ziaren konopi. To ta torba. Oraz drobnych nasion, które są również bardzo ważne. Oczywiście dajemy też, tu możesz zobaczyć, orzeszki ziemne. I don't know the English name now. Okay. Peanuts. Damn, I could not remember. To są główne karmy, które daję moim gołębiom każdego roku. I have some products which they get only in the evening. Mam produkty z firmy Brokamp. Ten proszek dawany jest z olejem. CMK jest na mięśnie i na regenerację. A tutaj mamy czosnek w proszku od Japa Kohorna oraz elektrolit Entrodex. I od mojego weterynarza z Belgii jeszcze jeden produkt Energy Power. Normalnie dostają to na początku sezonu raz na tydzień, a później dwa razy. Czosnek w proszku dostają raz w tygodniu w niedzielę, a olej z kiełków pszenicy dwa razy w tygodniu. I to wszystko. To nie są lekarstwa, to probiotyki. Wszystko jest naturalne. To ważne. Żadnych lekarstw. Więc jakich lekarstw używasz? Tylko kilku. To są tabletki przeciw trichomonadozie, chorobie powodującej żółty guzek. To jest nie do końca lekarstwo, to przeciwko wszom u ptaków. Dajemy dwie krople na gołębia i są wolne od wszystkich pasożytów, których nie powinny mieć. I jeszcze mam coś, ale to jest w lodówce. Jest to przeciwko chorobie młodych ptaków, E. coli. Musi być trzymane w zimnie. Ale używam tego tylko wtedy, gdy muszę. Jak widzisz, mam problemy z oddychaniem. Moje płuca nie są w dobrym stanie. Normalnie tu nie przychodzę. Moja żona zajmuje się ptakami. Ona je karmi, wypuszcza na obloty i treningi. Mam też osobę, która czyści gołębnik. Jedyną rzeczą, którą ja ciągle robię, to przyrządzanie jedzenia i pomoc przy koszowaniu. O tej porze roku przyrządzamy jedzenie dla młodych ptaków. Raz dziennie zakładam maskę i razem z żoną idę do gołębnika zobaczyć, czy ptaki mają jaja, czy młode są już do obrączkowania i tak dalej. Lutuję gołębie już 45 lat i moja żona nigdy się tym nie zajmowała do tej pory. A teraz startuję z moją małą pomocą i to we wspaniały sposób. To naprawdę niesamowite. W ubiegłym tygodniu wygraliśmy lot narodowy. Zdobyliśmy międzynarodową nagrodę. Ja nigdy tego nie dokonałem przez 45 lat, co zdołała zrobić moja żona, startując od 10 tygodni. I to z takim wynikiem. Jesteśmy z tego bardzo szczęśliwi.
To pokazuje, że nie musisz wiedzieć dużo o gołębiach, dopóki mają dobrą jakość. A nasze gołębie są naprawdę bardzo dobrej jakości. Przygotowuję to dla młodych ptaków. Jutro wieczorem będą koszowane na próbny lot z kabiny. To zatrzymuje nawilżenie ciała, jeżeli dodamy elektrolitu do jedzenia. Rano moja żona może wziąć i nakarmić gołębie. Przygotowuję to z olejem. Normalnie jest lepiej, jeżeli chcesz karmić je wieczorem. Przygotujesz karmę z rana. Mamy wtedy pół dnia, aby wszystko się przegryzło. Ponieważ nie będzie za bardzo wilgotne? Tak, to prawda. Widzieliśmy, jakie produkty i karmy dajesz ptakom. Czy możesz pokazać swoje najlepsze gołębie rozpłodowe? Mogę. Ten gołąb to Cezar. Jest ojcem Blue Tender, który wygrał parę tygodni temu pierwsze miejsce narodowe oraz pierwsze miejsce międzynarodowe w Północnej Unii. To jest późny ptak z 2010, zakupiony od Ari Dijkstra, który mieszka niedaleko stąd. To dobry zawodnik do ciężkich tras. Jego syn, Blue Tender, wygrał nie tylko pierwsze miejsce w locie narodowym, ale także inne dobre nagrody. Jego siostra wygrała 3 loty jednodniowe na długim dystansie. Cezar był w parze z jedną z moich najlepszych lotniczek, która zdobyła 16 nagród na lotach powyżej 500 km. Między innymi 7., 17., 17. miejsce narodowe, w tym parę pierwszych miejsc. Wielu ludzi odnosi dobre rezultaty z tą linią gołębi. Drugi ptak to gołąb lotowany z 2010 z rasy de Rauw Sablon o imieniu Miss Royal Dreamer. Teraz jest pierwszy rok w rozpłodzie. Przedtem latała na krótkie dystanse z wieloma wygranymi. Pochodzi od Miss Breed Corner. Miss Breed Corner jest teraz u mojego przyjaciela Kelly Rose w USA i jest również matką Unracing Steel, która zdobyła 9 konkursów na 9 wkładań w tym roku. W ubiegłym roku zdobyła czołową nagrodę z ciężkiego lotu długiego. Zakoszowaliśmy ją na 434 km na ten weekend. Jeśli przyleci dobrze, poleci jeszcze w następnym tygodniu na lot powyżej 700 km. Więc to stara lotniczka, która obecnie jest w rozpłodzie. Pełny brat tej samicy jest w Anglii. Jest ojcem kilku lotników. Więc rezultaty hodowli są bardzo dobre. Jestem z tego dumny. Następny gołąb to czysty Leo Heremans. Samica ta wydała już dużo dobrego potomstwa. Mogę powiedzieć, że to jeden z moich najlepszych gołębi rozpłodowych.
Jej córka wygrała trzecie miejsce prowincjonalne. Druga córka brała udział w locie przeciwko 8000 ptaków i zajęła drugie miejsce. Również na wspólnym gołębniku w Niemczech jej potomstwo osiąga dobre wyniki. Jej syn, którego nazywam Golden Black Leo, ponieważ to czarny ptak, również odnosi sukcesy. Jest wnukiem sławnego gołębia Leo Hermansa. Możemy zauważyć, że ma tylko do spierzenia cztery stare pióra, ale to nie jest stary ptak. Jest on z 2010 roku i ma tylko 4 lata, ale to bardzo dobry ptak. Dałem ją do pary z Mild Bird, którą kupiłem od Georg Agnes w Niemczech. Również jest częściowo Leo Hermans. To bardzo dobrana para. Ten czwarty to nowy gołąb w mojej hodowli. Mam ją od ostatniego września, od Dirka van Dijka z Belgii, razem z jej półsiostrą. To córka Olympic News. Olympic News, jak nazwa mówi, to olimpijczyk z ostatniej olimpiady. Jest to syn DiCaprio, a DiCaprio to bardzo sławny ptak Leo Hermansa. Dirk zakupił go bezpośrednio od Leo i powiedział, że to jeden z najlepszych ptaków, jakie posiada. Jest to zastępca kannibala. Kannibal jest stary i teraz głównym ptakiem rozpłodowym jest DiCaprio. Ale myślę, że Olympic News to ptak lepszy nawet od DiCaprio. Więc jestem szczęściarzem, że mam dwie jego córki i mam nadzieję na dobre wyniki w przyszłości. Dziękujemy bardzo za poświęcony nam czas oraz za pokazanie gołębi. Życzymy Ci dalszych sukcesów w lotach oraz szybkiego powrotu do zdrowia. Dziękuję. Teraz prezentujemy wyniki Jakoba Portflita na przestrzeni ostatnich lat. Następnie przedstawiamy wyniki hodowców osiągających sukcesy dzięki gołębiom z hodowli Jakoba Portflita. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani nabyciem gołębi z hodowli Jakoba Portflita, to skontaktujcie się z teamem Kowalczyk-Tadeusiak.
Podajemy numery telefonów. Plus 48 509 580 863 lub plus 48 792 175 024. W ubiegłym roku powstał portal aukcyjny Pigeon Auction, na którym mamy możliwość nabycia gołębi z najlepszych europejskich hodowli. Prowadzą go wielcy miłośnicy naszego sportu, Tadeusz Kowalczyk i Krzysztof Tadeusiak. Hodowcy ci mogą pochwalić się największą w Polsce kolekcją gołębi szczepu Derau w Sablon. Tadeusz Kowalczyk, lotując wspólnie z kolegą Stanisławem Szymczakiem w latach 2006-2012, zdobyli 130 tytułów mistrzowskich na różnych szczeblach naszej organizacji. W roku 2013 oryginalny gołąb z centrum hodowlanego Tadeusza Kowalczyka, a zakupiony od niego przez Krzysztofa Tadeusiaka, wygrał główną nagrodę w locie finałowym na wspólnym gołębniku WG Wschód. Nagrodę tę stanowił samochód osobowy. Ten wspaniały wyczyn jest tylko potwierdzeniem wysokiej jakości gołębi, jakie znajdują się w centrum hodowlanym Tadeusza Kowalczyka. Film ten stanowi własność portalu aukcyjnego Pigeon Auction, prowadzonego przez team Kowalczyk Tadeusiak. Wszelkie prawa producenta wideofonicznego oraz prawa autorskie do nagrań utworów zastrzeżone.